Dobry wieczór. Przyznam szczerze, że dzisiaj mocno przeceniłam swoje możliwości organizacyjne i wydawało mi się, że tak bez problemu ogarnę cały dzień i wieczorkiem, a właściwie po południu usiądę do komputera, przeczytam się wszystkie wiadomości i później będę na nie odpowiadała. No ale jak to jest w życiu? Wydarzyło się dużo różnych dziwnych rzeczy. Przede wszystkim zaczął padać śnieg. Osoby, które były umówione na określoną godzinę, przyjechały zupełnie w innym terminie niż wcześniej. To sobie ustaliliśmy, wszystko się poprzesuwało w czasie i tak też wypadło, że teraz jestem po prostu zwyczajnie po ludzku zmęczona. Ale skoro obiecałam, że się z Państwem połączę, no to głupio byłoby mi teraz powiedzieć, że nie, więc zaparzyłam sobie bardzo mocną kawę, piję już drugą. No i jakoś sobie, mam nadzieję, z tym nagraniem, ale nie na żywo. Najpierw się sfilmuję, a dopiero sprawdzę, czy wszystko powiedziałam tak, jak powiedzieć powinnam, żeby nie było jakiejś wtopy i dopiero wtedy to nagranie puszczę. Następnym razem mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej. Zacznę od pytań, jakie pojawiły się pod moim dzisiejszym postem. Praktycznie ich nie ma. Są same pozdrowienia. Ja też pozdrawiam i panią Anię, i panią Małgosię, panią Alicję, panią kolejną Alicję. Pani Barbara pisze, że chętnie posłucha, że jest pod moim ogromnym wrażeniem i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, pytania tutaj. Pani Barbaro, pozdrawiam, ale konkretnie. Pytania. O, jest. Pani Małgosia pisze. Witam niedzielnie, mam kocurka młodego i chcę, by zachował swoją męskość, ale mój kot wychodzi na zewnątrz. Dlatego może pani podpowie mi, o ile to możliwe, jak utrzymać kocura w domu, by nie znikał wiosną w poszukiwaniu partnerki. Serdecznie pozdrawiam. Pani Małgosiu, ja nie wierzę w to, co czytam. Pani chciałaby mieć kota, który zachowuje swoją męskość i jednocześnie pani mu pozwala wychodzić na zewnątrz. Ani jedno, ani drugie. Kot powinien być wykastrowany i kot powinien mieszkać w domu. Z kotem, co prawda, można wyjść na spacer, ale na pewno nie można go wypuszczać. A już kategorycznie nie wychodzimy z domu z kotem i nie dajemy mu takiej możliwości, gdy nie jest kotem wykastrowanym. Pani Małgorzata Sienkiewicz pyta. Witam, mam dorosłego kocura, 12-letniego szkocki z Wisłouchy, 6-letnią kotkę biurmańską i teraz kupiłam ragdola, 7-miesięczny kocurek. Wszystkie na kolanka. Czy podpowie mi pani, jak zintegrować te dwa starsze z tym małym? Pani Małgosiu, warto zajrzeć na kocibehawioryzm.pl. Jest to blog autorski pani Małgorzaty Biegańskiej-Henryk. Pod jej artykułami podpisuję się dwoma rączkami. Przede wszystkim polecam artykuł Socjalizacja z izolacją. Temat, o którym pani przeczyta właściwie wszędzie, ale najlepiej chyba na ten temat, przynajmniej tak do mnie jak przemawia, napisała pani Małgosia. Również drugi materiał, o co chodzi z izolacją, czyli kilka słów o kocim stresie. Ja praktycznie za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, jak ze sobą zapoznawać zwierzęta, jak je wprowadzać do domu, to po prostu podaję linki do jej materiałów i przekierowuję. Naprawdę polecam. Pani Róża Wolska pyta, czym karmi pani swoje koty i jaką karmę pani poleca? Pani Różo, zapraszam na stronę internetową. Nie będę tutaj dublowała tych samych informacji, które już dość szczegółowo opisałam na stronie. Adres strony www.ragdoll.pl, zakładka FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Bardzo proszę.
tam zajrzeć na początek, a jeżeli pojawią się jakieś szczegółowe takie pytania, wtedy chętnie odpowiem. Pani Ela Marfińska. Dzień dobry Pani. Oglądając filmy z Pani zwierzętami, bo przecież nie tylko koty, ale i psy ma Pani, zawsze się zastanawiam, jak to się dzieje, że przy tylu kotach i psach jest tak czysto i porządek w domu. Ja mam dwa ragdolki i mam co sprzątać. Podziwiam i serdecznie pozdrawiam. Miło mi, bardzo mi miło, że docenia Pani porządek, jaki jest w domu. A jak to robię? No sprzątamy, sprzątamy, jeszcze raz sprzątamy, a później znowu sprzątamy i za chwilę znowu sprzątamy i znowu sprzątamy. No myślę, że jeśli chodzi o sprzątanie, to taki przeszliśmy już na taki bardzo wysoki level, kiedy to już jest taka oczywista oczywistość, że zaczyna się i się tego nigdy nie przerywa, bo się po prostu cały czas ma co robić przy tylu zwierzakach. Pani Aleka Lola. Ja od rzeczy zagapiłam się na kredens w tle. Ja też się zagapiłam kiedyś, zobaczyłam go w sieci. No i wiedziałam, że po prostu musi być mój. Moi synowie zastanawiali się, mamuś, no ale gdzie go postawić? Przecież do niczego nie pasuje. Przecież on w ogóle jest... No nie pasuje i koniec. A ja go kupiłam. No i mam. I go kocham. I rzeczywiście do niczego nie pasuje, ale jest. Dziękuję, że Pani to zauważyła. Cieszę się, że nie tylko mnie się tak bardzo podoba. Pani Elżbieta Krzywosz. Nie tęskni Pani do tych kociaków? Umie Pani się z nimi rozstać? A kociaczki przyzwyczajają się do nowych domów? Oj, ojku. No co mam powiedzieć? No trudno jest, po prostu cholernie trudno rozstawać się. Dlatego nie spieszę się. Zostają u mnie dosyć długo, dłużej niż chyba w innych hodowlach. Czasami bardzo długo, czasami na zawsze, ale nauczyłam się rozstawać. Myślę, że jak każda mama któregoś dnia musi rozstać się ze swoimi dziećmi, czy to tymi ludzkimi, czy to tymi odchowanymi zwierzaczkami, czy to są szczeniaki, czy psiaki, czy inne stworzenia, którymi się opiekujemy, no któregoś dnia przychodzi taki moment, kiedy niezależnie jak bardzo je kochamy i niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli, żeby z nami zostały, trzeba mieć w sobie tą taką życiową dojrzałość i powiedzieć, no cóż, takie jest życie. No było mi bardzo trudno rozstać się z moimi chociażby własnymi dziećmi, no i pozwolić im wyprowadzić się i przeżyłam to strasznie mocno i przeżywam do dnia dzisiejszego. Każdego kociaka, którego oddaję, też przeżywam, jedne tak mocno, że nawet gdy Państwo przyjeżdżacie po odbiór, nie znajduję w sobie siły, żeby się z Wami spotkać i wtedy kociaka wydaje Patryk albo któryś z moich synów, a ja idę albo sobie na spacer, albo idę sobie popłakać poduszkę, albo zająć się czymkolwiek innym. No jest to strasznie trudne i myślę, że do takiego, no nie można się przyzwyczaić do rozstań. One są po prostu trudne. A jeszcze było pytanie, czy tęskni Pani do tych kociaków? No cholernie tęsknię, no. Minęły lata, zanim nauczyłam się, że nie dzwonić do nowych opiekunów, nie dopytywać, nie zasypywać ich mailami, wiadomościami, czy zjadły, czy zrobiły siusiu, czy kubkę.
Ja wiem, że większość osób oczekuje, że hodowca, ten taki zaangażowany, to jest ten, który będzie z Państwem się kontaktował, dowiadywał, będzie w stałym kontakcie. Ja natomiast myślę, że jest wręcz odwrotnie, że ten moment, kiedy odbieracie kociaka z mojego domu, to jest ten moment takiego przecięcia pępowiny, która łączy mnie z tym właśnie kociakiem. Nie dzwonię do Państwa, nie piszę, tylko jak taka prawdziwa, dojrzała, świadoma sytuacji życia kocia babcia, czekam na wiadomości od Was i naprawdę bardzo czekam i naprawdę się wzruszam i naprawdę się strasznie cieszę, kiedy do mnie piszecie i w jakikolwiek sposób dajecie znać, wysyłacie zdjęcia. Natomiast no to już jest wasze dziecko, a ja ze swoimi emocjami muszę sobie jakoś poradzić. No. A opowiem wam taką anegdotkę. Jeszcze kiedy to były czasy, kiedy tak wydzwaniałam, pisałam. I jeden pan, który odebrał w ciągu tygodnia mój tam nasty telefon, zrobiła się taka cisza w słuchawce, kiedy się przedstawiłam. On mówi: Pani Moniko, bardzo Panią lubię, szanuję, ale już jedną teściową mam. No ja się wtedy oblałam rumieńcem i mówię: okej, zrozumiałam. No i to był ten moment, kiedy też zrozumiałam, że to ingerowanie i to takie wchodzenie do Państwa domu z pytaniami jest no nie zawsze odbierane dobrze. Stąd uprzedzam tych przyszłych opiekunów, moich kocich, kociaczków, że ja czekam i bardzo czekam i bardzo tęsknię i bardzo bym chciała wiedzieć, ale staram się tak czekać po cichutku, z nadzieją, że o mnie nie zapominacie, że będziecie wysyłali zdjęcia, że będziecie wysyłali materiały, że nawet pomożecie mi redagować te podstrony kociaków, które od jakiegoś czasu prowadzę, żeby nie było tylko informacji sprzed opuszczenia ich hodowli, ale później, żeby były aktualizowane nowe zdjęcia, filmiki, wasze opinie, jakieś anegdoty, historie, żebyście razem ze mną tworzyli stronę internetową tych moich kocich wnuków, prawnuków i już pra, 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 pra wnuków. Pani Kama pyta mnie, jaki transporter Państwo polecacie, bo jeszcze takiego mi brakuje i chcę teraz kupić, żeby już mieć wszystko gotowe. Transporter. Uśmiecham się, bo nie wiem, jak dobrać słowa. Bo ja do transporterów, kocich transporterów, podchodzę tak po kobiecemu. A mianowicie, że nie jeden konkretny transporter jest dobry, transporterek dla kota, bo tak jak z transporterami, tak jak z torebkami. Nie może być jednej dobrej, uniwersalnej na każdą okazję. Zupełnie inny transporter jest, kiedy jadę z kotem do weterynarza. Wtedy biorę kota do takiego, który jest najbardziej praktyczny, czyli plastikowy, zwykły, który łatwo się otwiera, zamyka, który mogę rozłożyć na części bez najmniejszego problemu i przede wszystkim go zdezynfekować bardzo ostrą chemią. No bo jadę się... Przepraszam, to moja papuga. Ma na imię Marcel. Myślę, że... Marcelku, cichutko, nagrywam. Więc transporter taki uniwersalny to jest taki zwyczajny, plastikowy, natomiast wszystkie inne transporterki to mają mi się podobać, znaczy nie tyle mają się podobać kotu, bo kot
będzie się czuł praktycznie w każdym transporterze bardzo dobrze, jeżeli oczywiście nie będzie w jakiś sposób no, taki ekstremalnie za mały. Natomiast z transporter ma mnie się podobać, czyli jeżeli stanę w lustrze i tak jak mam torebkę, czyli jeżeli byłabym elegancko ubrana w szpilkach, w jakiejś fajnej garsonce, płaszczyku, no to nie wezmę takiego brzydkiego rympołu plastikowego, no bo będę wyglądała no tak no niefajnie, więc do takiego stroju, w jaki się ubieram, dobieram również odpowiedni transporterek. I transporterek, taką torbę dla kota. I teraz na rynku możecie panie kupić, ojejku, dokładnie u każdego, każdego kreatora mody. Każda firma prześciga się i ma w swoich kolekcjach odpowiednie torby dla zwierząt. I w zależności, czy się ubieracie w takim stylu country, czy sportowym, czy w odpowiedniej kolorystyce, no jejku, to tak jakbym powiedziała, jaka jest najlepsza torebka dla kobiety. Taka, która Wam się podoba i pasuje Wam do stroju. Tutaj powinnam wyciągnąć ze swojej garderoby swoje ulubione kocie torby i następnym razem postaram się tak zrobić, czyli pokażę Państwu, jak fajne mogą być te torebki kocie. Ale to już nie dzisiaj, przepraszam, to temat na lepszy mój dzień, wtedy powyciągam, pokażę i zademonstruję. A na początek, czyli taki pierwszy transporter dla kota, to rzeczywiście proszę kupić taki no, najtańszy, najzwyklejszy, plastikowy na początek i traktować to jako ten taki pierwszy, no, pierwsze koty za płoty. I się nie przywiązywać do niego, bo mam nadzieję, że na jednym nie poprzestaniecie i zwariujecie na punkcie różnych akcesoriów kocich tak mocno, jak ja zwariowałam. I dlatego dla mnie rozmowa o kocich transporterkach to jest temat rzeka. Tak jakbyśmy mogły porozmawiać o butach, o torebkach i o wielu innych fajnych rzeczach. Pani Kama pisze dalej. Okna mamy zabezpieczone, bardzo dobrze, ale zastanawiam się nad balkonem. Jeśli otworzymy drzwi na balkon, to mamy na oku... Nie rozumiem. I na wiosnę kładziemy tam... mamy Siama chyba i psa. Na wiosnę kładziemy tam drugie legowisko. Na osiedlu dużo osób ma koty, ale widzę, że tylko na piętrze i to nie wszyscy mają siatkę ochronną. Rozmawiałam z sąsiadką o tym i powiedziała, że jeśli mieszkamy na pierwszym piętrze, kotu dobrze z nami, to nie będzie myślał, żeby wyskakiwać i na pewno za nami pójdzie na balkon towarzyszyć. Co Państwo o tym myślicie? Jak mamy okna, to okna muszą być zabezpieczone. Mamy balkon, balkon musi być zabezpieczony. Nie ma innej opcji. Nie ma, po prostu nie ma. I co ja o tym myślę? Okna się zabezpiecza zawsze. Zawsze, 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 zawsze. Kochani, na tym dzisiaj kończę, bo już jest minęła godzina 19, a obiecałam spotkać się z Państwem o 19. Jeszcze ten materiał jakoś muszę posklejać, także on nie będzie dzisiaj zbyt długi i zbyt wyczerpujący. Następnym razem lepiej się zorganizuję, przygotuję. Będę miała też na pewno mniejszą tremę. Odpowiem na więcej pytań i no ale to będzie taki nowy początek kontaktu bardziej bezpośredniego, myślę, że ciekawszego, też inaczej usiądę w towarzystwie kotów. Teraz usiadłam sobie, przycupnęłam w kuchni, bo Patryk miał kolejne spotkania, przyjechali Państwo odebrać Gambię, później była wysyłka mojego ulubieńca Haiti, pojechał już do nowej rodziny. O, może dokleję za chwileczkę te materiały z Patrykiem, żeby trochę było ciekawiej, a nie tylko taka moja gadająca głowa, żeby koty też były pokazane.
A to Patryk i Gambia, która dzisiaj pojechała już do nowej rodziny. Gambia i Śnieżynka. Dwie przyjaciółki kocie. Śnieżynka myślę, że zostanie z nami, no a Gambia już, no, już przekazana w nowe ręce. No a to moja duma, to Haiti. 7-miesięczny kocurek. No po prostu bajka. Przyznam uczciwie, że nie wierzę, że jednak go komuś oddałam. No oczywiście jest kocurem klasy wystawowo-hodowlanej, no ale to jest taka... Ojojku, no nasza duma. Wygląda fenomenalnie. Cudowna kondycja futra, fantastyczny temperament, piękny kolor oka, cudownie rozłożona fałka.